Cześć, witajcie. Zrobiłem ten filmik, żeby pokazać, że jeszcze żyję. Trochę żyję jeszcze. I chciałem wam pokazać ładną okolicę przy okazji. Według mojej wiedzy tutaj mamy, to jest Parsenta. Słynna Parsenta, która sobie tutaj płynie. Pewnie jest już. Niedawno wyleciały tam sarenki stamtąd, ale już teraz nie chcą wylatywać. Więc jak widzicie, jeszcze żyję. Dawno nie nagrywałem nic. Miałem nagrać film o świadkach Jehowy, ale nie wiem, czy nagram. No bo jakoś nie mam ochoty. W ogóle nie mam ochoty na nic. Tym bardziej na film o świadkach. Tutaj kiedyś było przejście, można było. To był w ogóle kiedyś most. Można było sobie przejść tam, na tamtą stronę. To było. Tu, słuchajcie, nie było mnie 20 lat tutaj w tej okolicy. Jestem tu pierwszy raz od 20 lat. A kiedyś tu chodziłem, bo jeździłem, bo tam jest. Tam za lasem jest taka wiocha, która. W której miałem praktyki. No. I dzisiaj się wybrałem właśnie. Takie okolice, to jestem dość daleko od domu rowerem, parę ładnych kilometrów. No jak mówię, już dawno to nie byłem, to jest z 20 lat. No. Temat płaskiej ziemi dla mnie się przestał właściwie już liczyć. Ale muszę wam powiedzieć, ostatnio mam taką refleksję wobec tego wszystkiego w związku. Nie będę swojej gęby pokazywał, pozwólcie, tylko będę pokazywał przyrody, dobra? Nie to, że się wstydzę, ale myślę, że bardziej takie, bardziej efektowne, jak to nazwać, doznania estetyczne będą, jak będę właśnie przyrodę nagrywał. Więc, no, temat płaskiej ziemi. Słuchajcie, mamy tą całą pandemię wesołą. Nie dla wszystkich wesołą, ale są pewnie ludzie, dla których jest wesoła. I, no tu nie widać na łące. To jest właśnie piękne. Właśnie jesteśmy w lasach jesteśmy. Bo tu wszędzie są lasy naokoło. Tam są lasy, tam są lasy. Tam są lasy. Wszędzie są lasy i w środku tych lasów płynie sobie Parsenta. Tutaj taka polana tylko, trzciny jakieś. No, więc słuchajcie, zaczynam sobie tak myśleć, skąd się w ogóle wziął temat płaskiej ziemi przed paru laty. Pamiętacie zapewne, jaki był boom, jak YouTube, jak wszyscy, jak to się wszystko rozpleniło. I się zastanawiam właśnie nad tym, czy to nie było przygotowane pod tą pandemię wszystko. No bo zobaczcie teraz, jak bardzo łatwo po prostu sobie kogoś wsadzić do szufladki płaskoziemca, nie? Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości odnośnie tego właśnie co-ID, że tak powiem, i w ogóle jeżeli masz jakieś wątpliwości, jakieś, no, zaczynasz coś tu podejrzewać, że coś tu jest nie tak, no to otwierają szufladkę z napisem płaskoziemca i cię tam wsadzają. A dlaczego? Bo płaska ziemia się rozprzestrzeniła i ludzie dowiedzieli się,
w ogóle, że istnieją, że ten temat płaskiej ziemi. Ludzie dowiedzieli się, że istnieją ludzie, którzy są w stanie uwierzyć w taką niedorzeczność. I mi się wydaje, tak z perspektywy czasu, bo pamiętacie, ja się w ogóle chyba zastanawiałem, w których filmach kiedyś dawno jeszcze, zanim nie było tej pandemii, zastanawiałem się, po co to kurde... Mi się zepsuło wszystko. Po co ta pandemia? Znaczy, co ja gadam? Po co ta płaska ziemia? Dlaczego to się tak rozwinęło, że no wszędzie było jakaś taka właśnie tendencja. Bardzo to było rozprzestrzenione i myślę, że to był test, na ile można zakręcić społeczeństwem. No przy pomocy tych różnych portali społecznościowych i internetu, i mi się wydaje, że to właśnie po to to było, bo no bo to był taki czas, gdzie ty, pamiętam, wszystko pozwalało, nawet zresztą w Facebooku to jeszcze pozwala dalej na takie rzeczy, nie? Takie mam właśnie przemyślenia odnośnie tego, że coś tu jest, ja nie wiem. O, pani jakaś jest. Dobry. Są czy się pochowały? A. No właśnie widzę, że nie ma ich tak za bardzo. Ale w każdym razie udanego zbierania. Nie, ja to tylko tak bardziej krajoznawczo. Dzięki. W tym razie. Pani sobie szło na grzyby. No jest idealna w ogóle pogoda na grzyby. Coś białego. No to chyba tylko miska. No. Także w ramach tej płaskiej ziemi to właśnie coś mi się tu kurde wkręciło. Grzyby są. Co prawda to nie są chyba jadalne. No raczej nie. No mi tak nie wyglądają. Taka wąska. Tak w ogóle co u mnie? No co? Pracuję, nie mam czasu. Wiecie, co jest zabawne? Że w ogóle ta praca nic mi nie daje. W sensie, to jest właśnie dziwne, że w moim życiu się nic nie zmieniło, odkąd właśnie nie mam czasu, żeby pracować. To nie mam też, tak jak nie miałem pieniędzy, tak nie mam dalej pieniędzy. I na przykład to wszystko, co mam, na przykład rower, ten aparat, co nagrywam teraz, ten telefon, ten aparat, co mam tutaj na sobie, nie wiem, czy będzie widać, to wszystko ja dostałem. Ja nic nie mogę sobie kupić. I to jest właśnie dziwne, nie? W ogóle nie wiem, o co to chodzi w ogóle. Dlaczego tak się dzieje? Czy to ze mną jest coś nie tak? Czy nie wiem, czemu tak jest? Czy ten świat tak po prostu działa, że... No ale przecież ludzie pracują po coś, żeby mieć z tego... Ja nic nie mam. No, kupiłem sobie mikrofon taki, no, żeby live robić, ale to już go komuś oddałem, no, bo jak widzicie, nie robię live'ów, więc jak coś mam, to oddaję, a sam nie mam, a jak mam, to coś, dlatego że ktoś mi coś dał też, także... No ale ktoś skądś to musiał mieć, nie? No kurde, nie wiem, właśnie to jest bardzo dziwne. Ale takie dygresje. Takie sobie. Tu kiedyś był las. Właśnie to też może
opowiem. To były takie wysokie drzewa, rzadkie, ale bardzo ładnie tu dawały cień, to wszystko było zacienione. A i widzicie, teraz już jest wszystko wycięte. No 20 lat minęło. Bardzo ładnie ta dróżka sobie tak wchodziła do pod górę między drzewami. To było po prostu piękne. Teraz jest tylko ładne. No trochę naddyszę wam tutaj do tego. Także wracając do tej płaskiej ziemi, to właśnie myślę, że to właśnie było, że to było zaplanowane, nie? Że to było po prostu jakaś taka malutka improwizacja i komuś na tym zależało, żeby ten temat się rozprzestrzenił, bo teraz wyobraźcie sobie, że tylko właśnie coś powiesz nie tak, gdzieś okażesz jakiś malutki sceptycyzm i od razu zostaniesz do tego zakwalifikowany. Co ja o tym sądzę, o tym całej pandemii? Słuchajcie, powiem wam, że głupi jestem. Nie wiem, co o tym sądzić, ale wszystko wskazuje na to, że to jest gruba akcja i że jest zaplanowana. Że to jest po prostu, znaczy wszystko, może nie wszystko, ale to, co gdzieś tam... Ja nie jestem jakiś, że od razu lecę na jakieś teorie. Właśnie się nauczyłem przy okazji bycia świadkiem i przy okazji... czego? Kogo? Płaskiej ziemi też, tak. W klęsłej. Że te teorie różne, że te wszystkie jakieś takie tak zwane wow, że to nie jest do końca tak wszystko ładnie pięknie, że może nam się zdawać, że coś jest tak, a to wcale nie, tak nie jest, nie? I dlatego też nie ulegam jakimś takim, wiecie, gówno z tego będzie, bo wiatr to wieje pewnie w tym mikrofon. Słuchajcie, kiedyś, jak jeszcze właśnie 20 lat temu zwiedzałem te lasy, to każdą dróżkę taką musiałem zwiedzić. Ja bym tam pojechał. Wtedy ja tam pojechałem. Bo jakaś dróżka jest. No i gdzie tam dojechałem? Gdzieś tam dojechałem. Tam nigdzie nie dojechałem w tamtą stronę, bo tam jest Parsenta. Ale tam jest jakaś wiocha i chyba tam dojechałem gdzieś. Bo tam ta droga dojeżdża gdzieś do tamtych dróg. Co już jechałem, co tą panią tam spotkałem. No. Więc tak mi to wygląda, powiem wam. Jeśli chodzi o ten, o tą pandemię właśnie. To jest niesamowite, co się dzieje w ogóle, że niesamowite jest nie to, że w ogóle jest pandemia, tylko to, co się dzieje w związku z tą pandemią, że ludzie po prostu, że jest zabierana im wolność, że jest straszna blokada informacji, że gdzieś są jakieś gdzieś mgliste doniesienia z internetów, natomiast w publicznych mediach jest cisza i to jest właśnie, to jest niesamowite po prostu. To jest po prostu niesamowite, że tak się dzieje. A jeszcze, jeżeli byś komuś chciał powiedzieć coś, że to się dzieje, że w internecie możesz znaleźć to i tamto, to ludzie są tak wysterowani, wyobrażacie sobie? Są wysterowani, tak jakby byli no na jakichś tych, zaprogramowani, że powiedzą ci, że w internecie to głupoty się dzieją. Że po prostu nie przyjmą tego, tego, co ty mówisz, bo oni już zostali zaprogramowani, że tego mają nie przyjąć po prostu. Tylko to, co jest w głównych mediach, nie? No, to jest wszystko dziwne. Jest bardzo dziwne. Tu jest wielkie skrzyżowanie dróg leśnych. Tak, tam, tu kiedyś, za czasów niemieckich, wszędzie ta droga gdzieś prowadziła.
Tam ta droga prowadziła do jakiejś wioski. Ta droga prowadziła do jakiejś wioski. Ta prowadziła i ta prowadziła. To wam opowiadałem, że tam jest wioska po drugiej stronie Persenty. To wszystko było połączone. Teraz praktycznie, no chyba właśnie tam, co tą panią tam spotkaliśmy, gdzieś można tam dojechać. Tutaj na pewno można dojechać. I tu można dojechać, bo ja stąd przyjechałem. Natomiast wszystko resztę to tam widzicie, to już wszystko się. Tam jest zwalony most i nigdzie nie pojedziecie. Kiedyś spotkałem gościa, który właśnie jeździł rowerem i sobie jechał właśnie. Na mapach ta trasa jest przejezdna, a on właśnie się władował tam, bo tam nie ma mostu. A na mapach jest, bo są stare mapy. Dobrze, to którą drogę wybieramy? Jest po prostu świetnie. Nie ma żadnej pandemii w lesie, zauważcie. Jest cisza, spokój. Jest po prostu coś niesamowitego. O, motyl. Także co? To by było chyba na tyle. Nie będę szumiał wiatrem wam dłużej, bo po co? Chodźcie do lasu, mówię wam. To jest coś pięknego. Nie wiem, jak tam w Anglii. W ogóle właśnie, może o Danielu pogadam trochę. Koleś mi się po prostu podoba ostatnio, wam powiem. Nie, tak wizualnie oczywiście, no ale w sensie, no, jego myślenia, nie? Bo, wiecie, na początku spojrzysz na takiego Daniela i mówisz, kurde, jakiś koleś głupi, nie? Wierzy w płaską ziemię i tak dalej. Ale słuchajcie, jak się tak zastanowić, to nie jest głupi facet w ogóle, nie? To są w ogóle takie pozory, nie? Że gość niby, że jakaś płaska ziemia, coś tam, ale powiem wam, że naprawdę to nie jest tak, nie? Wszystko nie jest tak. Płaska ziemia jest, co prawda dla mnie jest absurdalna, to przecież nic się tu nie zmienia, ale. To jest coś takiego jak z tą pandemią, nie? Ja nie wiem, co się dzieje tutaj. Nie wiem, wydaje się to na jakaś gruba sprawa, ale nie mam wiedzy na to, żeby się wypowiedzieć, albo nie rozumiem tego, co. Rozumiecie, o co chodzi? Nie rozumiem tego, co się dzieje. Nie mam podstaw jakby umysłowych, żeby rozkminić temat. Nie potrafię zinterpretować danych, więc ja sobie mogę sobie tylko gdybać na temat tej całej pandemii i tak dalej, bo ja i tak tego nie sprawdzę, nie? To jest właśnie to. I tak samo chyba jest właśnie z Danielem i w ogóle z tymi ludźmi od polskiej ziemi, że oni po prostu w jakiś sposób nie potrafią sprawdzić, nie potrafią wyprowadzić wzoru, który im odpowie na to pytanie, jaki jest kształt Ziemi, nie? Wydaje im się, że jest płaska, bo widać, że jest płaska, nie? Że wiecie, wszystko wygląda na płaskie, nie? Ludzie nie mający podstaw, nie mający no wiedzy jakiejś, nie? I nie potrafią zinterpretować faktów. Bardzo ładna droga. Kiedyś taki, o właśnie, coś takiego było. Tylko jeszcze po drugiej stronie był las. Coś pięknego. 20 lat minęło. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. Chyba wrócę, chyba tamtędy pojadę z powrotem. Na przykład ten kołek.
Widzicie, jest podobny do psa srającego. Nie? Ale pozory mylą. Tak samo ziemia może wyglądać na płaską, ale pozory mylą. A, właśnie, a propos tej choroby fajnej, to ten, no przeszłem też to dosyć łatwo, bez żadnych tam jakichś ekscesów, ale powiem wam, potem się zaczynają robić dziwne jajca. Ja już się nie czuję tak jak wtedy, kiedyś, przed tym. No, mam jakieś dziwne takie właśnie zmęczenie. Coś to jest wirus, który cię psuje po prostu. Tak, też tam jechałem, pamiętam. W dół. Wszędzie tu jechałem. Wtedy, 20 lat temu, kiedy poznawałem te lasy. Zrobię fotkę może, bo jest bardzo ładnie. Aczkolwiek fotki wam powiem, tego absolutnie nie oddają, tego co widzisz naprawdę, to jest smutne.